nagłośnienie, ale mam nadzieję, że jestem dobrze słyszalny. Zaczynamy w dniu dzisiejszym w Karolskich Górach tradycyjne gwarki. Kto wie, co to jest gwarek, dzieciaki? No. Ale to są na gwarkach. A co to jest gwarek? Górnik, taki górnik, który kiedyś budowywał srebro. Ale tak naprawdę dzisiaj gwarek to jest gwarek. Wy tu dzisiaj jak te szpaki zgadnie zebraliście się po to, żeby odsłonić figurę pierwszego Marka. Drodzy Państwo, Wrocław Marka Stolicy. Element charakterystyczny na słupach, na ławkach występują te sprawy. Doktor Wroński z Instytutu Karnogórskiego wpadł na pomysł. Dlatego zacznijmy, skoro Wrocław ma pojechanie, to czemu Karnowskie Góry nie mają mieć swojego elementu wyróżnionego? Na stalówki wyroczamy trzeba było wymyślić. Warka w Karnowskich Górach. Wymyślać wcale nie trzeba było, bo w Warkowie w Karnowskich Górach przecież od lat ponad 500 pobywali. Ten pomnik, który dzisiaj chcemy odsłonić, to jest pierwsza z tych instytutów Warka, które będziemy w różnych miejscach miasta w formie drogowskazu posadawiać. Tak się stało, że akurat złożyło się to odsłonięcie w czasie zbiegło się z parkami i z zakończeniem remontu całego układu ulic w centrum miasta, czyli ulicy Krakowskiej, Starożytkowej i ulicy Tylnej. Już w tym momencie chcę Was wszystkim zaprosić na wieczór, kiedy tą ulicą przejdziemy, a będą tu świecić, którzy Tarnowidzanie już to wczoraj widzieli, klimatyczne, kolorowe. Myślę, że to będzie moment, kiedy można będzie sobie tą ulicą Krakowską przejść i powiedzieć, jak te kamieniczki mogłyby jeszcze lepiej. Dlatego będziemy wszystkim pamiętać, jak tym będziemy w najbliższej przyszłości pracować. Drodzy Państwo, pora, aby tego gwarka odsłonić. Ja myślę, że najlepiej uczynią to nasze dzieciaki. Chodźcie, jesteście z brzegu. Chodźcie. Słuchajcie, trzeba wziąć i tą kolorową taśmę zerwać. Pewnie, że tak.
mam daleko. Dzięki. Teraz to wyjaśnię. Nie, 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 n